Witam serdecznie, witam Fizyka Życia, Fundacja Pafery. I praca u podstaw. Bardzo dziękuję Państwu, że Państwo tutaj przyszli. To jest naprawdę wielki wysiłek i to jest pokazanie, że Państwu zależy. Mam nadzieję, że również ci, którzy nas oglądają, też im zależy. Naród polski jest suwerenem w teorii, bo manipulują nami i powodują, że Polska rozwijała się przez pewien krótki okres czasu, a potem przestała się rozwijać i ponownie mamy do czynienia z tym, co mieliśmy za Gierka. Kraj jest wtedy mocny, kiedy ma mocnych ludzi, kiedy ma mądrych ludzi, kiedy ma produktywnych ludzi i kiedy ma odpowiedzialnych ludzi. Niestety wszystko zmierza do tego, żeby tak w Polsce nie było. My o tym mówimy. Mówi o tym Telewizja w Realu, mówi o tym Fundacja Pafere, której jestem prezesem. Pokazujemy konkretne przykłady. Niestety źle się dzieje w państwie polskim i to trzeba zmienić, ale nikt nie zrobi tego za nas. To my musimy to zrobić. Jak zaraz pewno pan Krzysztof się uśmieje, to teraz powiem słowo na szy. Szwajcaria, oni muszą być dla nas przykładem. Tam naród jest zaangażowany w to, co robi. Oni mają lepszy system polityczny. I my musimy pewne elementy z tego systemu politycznego wprowadzić u nas w Polsce. Bo politycy muszą odpowiadać za to, co robią. Muszą, a nie tylko gadać. Bo politycy muszą zarządzać naszym krajem, muszą zarządzać skutecznie, a nie tak jak teraz, jak jest jakiś problem, to tylko szukają winnych. I tu moi przedmówcy, ja się w bardzo wielu rzeczach z nimi zgadzam, szukają winnych nawzajem, między sobą. TVN i TVP robią dokładnie to samo, tylko żeby być u koryta, a potem to robią, czeszą prywatne, państwowe pieniądze i wkładają do prywatnych kieszeni. Tak jak powiedziałem, Pafere to praca u podstaw. To jest audiobook, co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien. To są narzędzia, które oni stosują w stosunku do nas. My musimy to poznać po to, żeby się zaszczepić po prostu, żeby być odpornymi na ich te różnego rodzaju machlojki. Także proszę Państwa, musimy się rozwijać i musimy zmienić ten system. Po prostu trzeba wprowadzić odpowiedzialność polityków i wszystkich urzędników państwowych, łącznie z sądami, z sędziami i w ogóle całym wymiarem sprawiedliwości, który w tej chwili jest po prostu niewydolny, tak jak cała Polska. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Jan Kubań. Dziękuję bardzo.